Jackowski przewidział, co stanie się w wakacje. Oto co zobaczył w wizji. Krzysztof Jackowski ostatnio obdarza nas swoimi interpretacjami wizji dotyczących wakacji i wszystkiego, co jest z nimi związane. Była już mowa o pogodzie, więc nadszedł czas na sprawy ekonomiczne. A dokładniej, temat naszych portfeli i ich zawartości, którą łatwo upłynnimy. Oczywiście chodzi o paliwo ze stacji benzynowej. Jackowski przewidział, co stanie się w wakacje. Oto co zobaczył w wizji. Krzysztof Jackowski w kwestii swoich przepowiedni pozostaje wciąż w wątku wakacyjnym. Nic dziwnego, ponieważ właśnie zaczyna się najgorętszy. I niekoniecznie chodzi o temperatury, sezon na urlopy i wyjazdy. Tym razem profeta wyczuł, co może docna wydrenować portfele Polaków. Najnowsza przepowiednia Jackowskiego. Polacy będą się trzymać za portfele. Ostatnio Krzysztof Jackowski stwierdził, że możemy stracić radość z wakacji. Teraz już wiadomo dlaczego. Wszystko przez ceny paliw. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ przed każdymi świętami, dłuższym weekendem czy wakacjami ceny na stacjach benzynowych wskakują na wyższy poziom. Oto co wyznał profeta w rozmowie z dziennikarzami O2. Niepokojąco kojarzą mi się ceny paliw latem. Możemy przez to stracić trochę radości z wakacji, ponieważ na świecie zrobi się gorąco, przewiduje Jasnowic. A może to jednak upały? Jasnowic Jackowski widział, co stanie się w te wakacje. Będzie drogo. Ceny za noclegi, wyżywienie i atrakcje są z roku na rok coraz wyższe. Z pewnością będą pojawiać się tak zwane paragony grozy. Niezależnie, czy planujecie wypoczywać nad morzem, w górach, czy nad jeziorem, stałym punktem programu będą paragony przyprawiające o gęsią skórkę. O tym też powiedział dziennikarzom, w wakacje na pewno będą paragony grozy, wyznał dziennikarzom Jasnowic. Czyli jak co roku w wakacje, drogo za dosłownie wszystko i do tego z pogodą w kratko.